15 września wspominamy błogosławionego Antoniego Marię Schwarza, prezbitera. Antoni Schwarz urodził się 28 lutego 1852 roku w Baden, niedaleko Wiednia, jako czwarty z 13 rodzeństwa. Jego ojciec był urzędnikiem gminnym i muzykiem. W 1858 roku Antoni rozpoczął naukę w szkole parafialnej w Baden, a w 1861 roku w szkole muzycznej w Heiligenkreuz. Jesienią 1865 roku zamieszkał u ciotki w Wiedniu, gdzie kontynuował naukę w gimnazjum. W październiku 1869 roku wstąpił do nowicjatu pijarów. Poznał wówczas bliżej postać świętego Józefa Kalasantego, założyciela zakonu szkół chrześcijańskich. Stał się on modelem życia i działalności apostolskiej Antoniego. Sytuacja polityczna spowodowała, że opuścił zakon pijarów i wstąpił do seminarium arcybiskupiego. Ukończył studia na Uniwersytecie Wiedeńskim, a 25 lipca 1875 roku przyjął święcenia kapłańskie. Wcześniej, w 1873 roku, postanowił przyjąć jako drugie imię Maria. W latach 1875-1879 pracował jako wikariusz w Marchegg. W 1879 roku został mianowany kierownikiem duchowym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w szpitalu Zechshaus w Wiedniu. Zetknął się wówczas z problemami młodych robotników i rzemieślników, pacjentów szpitala. Postanowił założyć stowarzyszenie mające na celu kształcenie religijne czeladników, przygotowywanie ich do życia i popieranie ich słusznych żądań. Na czele stowarzyszenia stali ludzie świeccy, a ksiądz Schwarz był jego kierownikiem duchowym. Powstało ono oficjalnie w 1883 roku. Antoni ze wszystkich sił walczył o odnowę wiary robotników. W 1888 roku założył czasopismo katolickie dla rzemieślników i robotników, które początkowo sam redagował. Rok później, w przeciągu 8 miesięcy, pod jego kierunkiem został wybudowany pierwszy kościół dla robotników wiedeńskich pod wezwaniem świętego Józefa Kalasantego. W tym kościele 24 listopada 1889 roku Antoni założył Zgromadzenie Chrześcijańskich Robotników świętego Józefa Kalasantego. W następnych latach powstały domy w Dolnej Austrii, w Steinmarku oraz w południowym Tyrolu i Budapeszcie. Nowe zgromadzenie roztaczało opiekę religijną nad robotnikami, zwłaszcza młodymi. Jego członkowie organizowali spotkania niedzielne, oratoria, prelekcje o nauce społecznej i o tematyce religijnej w szkołach zawodowych i w fabrykach. Ksiądz Schwarz przyczynił się także do powstania wielu stowarzyszeń mających na celu obronę praw robotników. On sam i jego współbracia sprzeciwiali się wyzyskowi robotników, walczyli o poprawę ich warunków socjalnych i bytowych, uczestniczyli w akcjach strajkowych. Antoni Maria założył pierwsze biuro zatrudnienia dla czeladników, nawiązał kontakty z wieloma chrześcijańskimi przedsiębiorcami. Dzięki tej inicjatywie tysiące młodych ludzi znalazło pracę. Dla czeladników spoza Wiednia wybudował pensjonat. Zmarł 15 września 1929 roku. Pochowano go najpierw na cmentarzu w Hitzig, a potem w kościele robotników przy domu macierzystym zgromadzenia. Został beatyfikowany 21 czerwca 1998 roku w Wiedniu przez świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Antoniego Marię na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.